No, dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, będziemy polować na kolejny Star Power, aczkolwiek zanim będziemy polować na Star Power, najpierw musimy poulepszać postacie. W ogóle zbliżam... A w ogóle jest ze mną Yoshi dzisiaj. Zapomniałem o tym powiedzieć. No, dzień dobry. No i jeżeli ktoś z was jest nowy na kanale, to subskrybujcie go już teraz, klikając ten czerwony przycisk na dole. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej Brawl Starsów. No i zapraszam I zapraszam jeszcze na kanał też Nexa, gdzie teraz regularnie pojawiają się bardzo fajne, maśniutkie i bardzo dobrze zmontowane filmiki, także polecam serdecznie. No i moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiaj plan jest taki, żeby ulepszyć jakąś postać, nie wiem jeszcze jaką, na 9 level. Aktualnie na 8 levelu mam tylko Spike'a, aczkolwiek nie mam do niego punktów. No i kupimy sobie dzisiaj tą wakacyjną promocję, która jest za 100. Mamy jeszcze 400 gemów do kupienia, no i mamy jeszcze... I masz jeszcze punkty, możesz kupić punkty do postaci. Tak, i mogę kupić punkty do postaci, no generalnie jest mega, mega dużo rzeczy, aczkolwiek wydaje mi się, że najpierw dzisiaj będziemy kupować również golda, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, nikomu nie chce się liczyć, ile nam brakuje, dlatego trzeba to zrobić w miarę efektywnie, na przykład ulepszyć Barley'a tak od razu i zobaczcie, że do Barley'a brakuje nam naprawdę, naprawdę mega, mega mało, bo to jest dosłownie 140 punktów, to może nie jest tak mało, ale może się uda dzisiaj to uzbierać, tak samo może do Nity... Do Nity też brakuje nam nie najmniej. Do Broka, czekajcie. O no, no i ci się pieniążki skończyły. No i właśnie skończyły mi się pieniążki. Jak to wypadało, będąc pay to win ścierwem. Jeżeli nie macie pieniążków, to je sobie kupujecie. Dlatego w tym momencie wlatuje Brok Boży. Brok Boży również na poziomie 8, przepraszam bardzo. No i do Broka już tam brakuje troszeczkę więcej. I jeszcze możemy Bulla ulepszyć chyba. Dobra, no. Ulepszymy Bulla. Bulla to nie ulepszysz dzisiaj raczej. Dobra, no i tak jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć postaci na 8 poziom. Teraz tak, czy znajduje się jakaś postać do kupienia tutaj z tych? Jest Barley, także możemy do Barley'a dokupić. W sumie do niego też możemy dokupić. Możemy przejść teraz do otwierania skrzynek, ponieważ bez tego raczej się nie obejdzie. No i na początku oczywiście jakieś Brawl Boxy, czy najpierw Mega Boxy, co byś wolał, Yoshi? Ja bym, bo wiesz, taka jest miejska legenda ogółem, że sam mi mówiłeś o niej w ogóle, że jak kupisz jednego Mega Boxa, to później masz szczęście. W moim przypadku się to nie udało, ale może w twoim to mam kupić jednego Mega Boxa, tak? Tutaj takiego? Tak, walnie jednego Mega Boxa. Dobra, to kupuję. Widzowie, że tak powiem, byli wspaniale ucieszeni. Tak, dobra, kupuję. Ale mało pieniążków. No, Barley 10 tylko. I oni tam sporo, także spoko. Brock sporo. Stary, do wszystkich postaci, okay, które... Spoko. To była... To była dobra skrzynka. Tak, to była na ciebie dobra skrzynka. No. Dobra, no i siadło plus minus, także wydaje mi się, moi drodzy, że darmowe skrzynki, co ciekawe, stawimy sobie na koniec. Bo to będą skrzynki, z których będziemy dropić, czy nie? Nie no, nie! Dobra, otwieramy od razu te, także dobra. Mamy Dynamajka i Pam, czyli nic, co nie jest tam to potrzebne. Mamy Franka i Tary, czyli też nie jest tam to potrzebne. Mamy Pam i Nitę, okej, Nita akurat jest nam potrzebna, ale do Nity brakuje nam całkiem sporo. Mamy Broka i Poco, to jest akurat mega spoko. Mamy Karla i Jean, czyli nic ciekawego. Mamy Kruka i Dynamajka, czyli też nic ciekawego, ściszę trochę grę. Mamy Rico i Barley'a, czyli do Barley'a spoko, ale to jest tylko 6 punktów, to kurde, dajcie więcej. 5 do Poco, 5 do Penny, spoko. Wow. Spoko. Gra słów w tej grze jest przerażająco dziwna. 10 punktów do Broka. Okej, okay. Ostatnie 5 skrzynek bożych darmowych nam zostało, nic ciekawego tutaj. Tutaj mamy też nic ciekawego, znaczy mamy punkt do Spike'a, ale Spike'a na 100% nie uda nam się ulepszyć. Mamy 8 do Barley'a, to jest też akurat git. Mamy punkty lotary, które nam totalnie nie są potrzebne póki co. I ostatnia skrzynia. I uwaga, no niestety, lipa. No niestety nic. Ty, może spróbuj sobie Rico poulepszać, bo na nim masz bardzo dużo punkcików. Chociaż pewnie on nie jest ulepszony u ciebie, więc... Czekaj, mogę to sprawdzić chyba. Mam do Karla na przykład. I do Karla mam sporo całkiem tego. Mógłbym to zrobić na 8 level, no. Mógłbym. Mógłbyś? Tak, na 100%. Tak samo tego, ja pierdzielę! Ty, stary, ile ty masz nawalone tego wszystkiego? Tak, no bo to po openingu z 100 megaboxów. Jak ktoś nie widział, to w tym momencie w karcie wam się wyświetla. Było robione. Ja nie mogę, mega się, gościu. Mega z tego było robione. No dobra, brakuje nam 100 punktów do Barley'a. No, albo 200 do Nity. No w sumie do Broka i tak dalej to tak samo, nie? Więc... No, także wydaje mi się, że to jest czas, żeby kupić tą ofertę bożą wakacyjną, no i liczyć, że nam się to uda wydropić teraz, aczkolwiek, no... No dobra. Możesz sobie... Czekaj, bo tu masz tą ofertę specjalną, co nie? No. Ej, 20 ja bym ci ją polecał, punktu. Tak, ja bym ci ją polecał... tego nie widziałem! No mówiłem ci o tym na początku odcinku, stary. O kurde. Słuchaj, kupuj to i wal to w Nitę. Bo patrz, bo do Nity ci brakuje ponad 200, zobacz sobie. Ale do Nity, o kurde. No,
Czyli no, my możemy... Okej, dobra, Josh, jesteś omnibusem tej gry. Ja wiem. I walimy w nitę, tak? Walimy w nitę, tak. Dosłownie. I w tym momencie nita jest na 8 poziomie i możemy ulepszyć na poziom 9. Okej, czyli udało się, czyli możemy trafić ten power tej nity. Ja pierdzielę. Dokładnie, stary. Okej. I celujemy teraz star powera. I teraz tak, nita ma 2 star power. Nita zyskuje 500 zdrowia, to jest takie średnie. Niedźwiedź nita atakuje szybciej. Okej, i niedźwiedź nita atakuje szybciej. No to w sumie 2 star powery. 2 są spoko, 2 na pewno są okej. Ale dalej możemy celować w tego Broka, wiesz, powiem ci. Że... No to zobaczymy. Zobaczymy, co padnie z skrzynek, nie? Z skrzynek, no właśnie. Ale teraz tak, czy możemy jakkolwiek inaczej jeszcze to zrobić? No, wydaje mi się, że już chyba nie. Ja już tego nie ugrasz inaczej to teraz. Chyba koniec. No już w tym momencie trzeba to kupić. No i będziemy mieli potem 500 gemów jakby coś, także na spokojnie. W ogóle mega fajna oferta. 500 gemów, 4 megaboxa, 100 zł mega się opłaca. Także kupujemy! Ale dzisiaj będzie opening boży robiony. Dawno openingu w ogóle nie było. Ja w ogóle muszę też poulepszać postacie, bo ani jednego star powera nie mam. No ja mam już trochę. Dobra, 500 gemów, tak, o, jest dostawane, no i mamy megaboxa. No i lecimy z i teraz tematem. Tak. No co, no fajna kwota. Fajna kwota, no fajna kwota. Mamy punkty do Mortisa, punkty do Poco, czyli słabo. Punkty do Broka, to mi się o, dobra, podoba. O, do dobra, Franka. Do Franka, ej, do kozacko, Spajka. Stary. Co? Co? Ja nie mogę, pokrzep totalny. Wiecie, dlaczego mnie to bawi? Bawi mnie to... Bo przed chwilą nagrywaliśmy film do Filipa, na którym otworzył 160 skrzynek ponad. Nie, prawie 200 skrzynek łącznie. Prawie 200 skrzynek i nie dostał nic. A ja w pierwszej skrzyni dostaję star powera do nity. Nita zyskuje 500 punktów zdrowia, a to był 1%, tak? 1% jest star powera, stary. Jeszcze nie, 14 gemów, co za skrzynia w ogóle. Okej, nie mogę skancelować, dobra. Ja mam to w dupie. No tutaj już nic nie dostaniemy, co nie, także dobra, mam punkty do Bulla, do Karla, nic niepotrzebnego, do Piper, do Penny, do Leona. Do Leona spoko, bo lubię grać Leonem, no ale niestety nie ma nic, co byłoby mi potrzebne. Dawaj, nexta. Następna skrzynia i w następnej skrzyni mamy 200 golda. Mamy Jean, mamy Piper, mamy Mortisa, mamy Bush, czyli znowu nic niepotrzebnego. Kurde, Jezu, no. Ej, stary, ty Franka będziesz mógł zrobić po tym. Ty, no właśnie, jeszcze Franka zaraz będę mógł zrobić, ja pierdzielę. Dobra, mamy następną skrzynkę. Mamy... Punkty do Daryla, punkty do Karla, punkty do Bu... Kurde, no teraz mi nagle bulec i jest Spike, no ale do Spike'a brakuje bardzo dużo. I Rico... Jezu, ja, ej, stary. Nie i to stary, Rico i Franka możesz walnąć, no. Dobra, to tak, patrzymy Franka, mówisz, że mogę walnąć Franka? Frank, możesz walnąć Franka, mi się... chyba? No, Jezu, blisko, powiem ci. Blisko, ale to nawet dobrze, nie? I Rico jeszcze Jezu, miałeś. Ja mam 938 punktów do Karla, stary. Dawaj go! No nie mam golda. No ale to nie wiem, jakiś problem dla ciebie, że nie masz golda? Nie, no nie będę kupował. Stary, 240 gemów, piecha to nie chodzi. Ile to jest 240 gemów w tej grze? No trochę jest. Stówka koło? Nie. No z 80 zł koło. Tak, coś takiego. Nie, no dobra, nie, nie będziemy wydawać raczej. Mam generalnie, tak, 270, mam generalnie 273 event tickety, także skrzynki się zbierają na spokojnie. No i wydaje mi się, że póki co możemy sobie przetestować ten star power do nity. Nita zyskuje 500 punktów zdrowia za każdym razem, gdy jej niedźwiedź trafi we wroga. Kiedy Nita zdaje obrażenie wrogowi, jej niedźwiedź zyskuje 500 punktów życia. No powiem wam szczerze, że to jest mega, mega spoko. No i gramy, co już? I gramy, jasno, że gramy. Pewnie, że ja gramy. Nie mogę, ale powiem ci, że mega fart był grany, że to w pierwszej skrzynce, co nie? A, weź mi nawet nic nie. Mega spoko. Ja już dzisiaj jestem wiesz dan co, ja ogólnie mam mega farta od postaci. Nie wiem, czy w ogóle zauważyłeś kiedyś, ale nie liczę z tego openingu właśnie tych megaboxów, o którym gadaliśmy przed chwilą. Aha. To ja naprawdę, kiedy robiłem openingi jeszcze na też na Exe, czyli moim drugim kanale, którego was serdecznie zapraszam, to tam też było bardzo, bardzo duże. No praktycznie za każdym razem, czy ja wybrałem ten Star Power? Tak, wybrałem, bo się świeci. Ja praktycznie za każdym razem dostawałem jakąś postać na każdym openingu. Zamknijmy go, co? Dobra, zabiłeś go kolacką. No dobra już. Więc po prostu to jest mega fart z mojej strony. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tutaj ten Spike szedł bardzo płynnie, no i mamy tutaj Dragon Slayera, czyli mamy tutaj pogromcy smoków. Rzucę nam tu heala. Okay. Dobra, i ja już tutaj sobie ich stantuję trochę. Ja tutaj tego rikowa, ale póki co. Okej, puściłem, dawaj śliba, ale mnie zmierzyli, niestety, bo Daryl do mnie zultował, no i niestety mnie zabił. Jezu! Walą potężnie, 8 gemów mają stary, 8 gemów to jest bardzo duża ilość. Na krysztale, na krysztale, bo wcale, ale wrócę jak coś, więc jest okej.
O, patrz, double heal. Więc jest okej, aczkolwiek to musimy, kurde, tutaj troszkę coś popróbować. Dobra. Bo póki co to ich smyramy ledwo, nie? No i ten Rico tym rikoszetem w zasadzie mnie zabija. Rikoszetem. I rikoszet. Patrz, nie wiem, gry słów w tej grze to jest coś pięknego. Chodź, dawaj na prawo, lecimy. Tak, dawaj, ale no... Dobra, okay. Mamy go. I weźmy tą Jessie jeszcze. Dobra. Która mi zaraz zbombi tego. O nie, o nie, no o zobacz nie. Co mi zrobił, stary, ja nie mogę. No tutaj będzie bardzo ciężko, możemy to jeszcze na top 2, okej, okay, jesteśmy top 2. No ale top 1 raczej tyle. Jest niemożliwe, wydaje mi się, no chyba, że jakoś ładnie zagrasz, typ ma 11 gemów. Znaczy dobra. Z drugiej strony też to jest Rico, nie, więc to też akurat jest w miarę spoko. Okej, okay, wale. Okej, okay, czy to wyszło, zabiłem? Ty, to się uda, to się uda. Jezu święty, dobra. dawaj Nita! Znaczy Shiba! Ja pierdzielę, tak! O, ja pierdzielę! Ale ta gra była! Ale poczę! Jezu! Dobrze zdecydowałem się wejść, ten Rico nie trafił. Ewidentnie spanikował. I tutaj ewidentnie, no. A teraz w ogóle Star Power zrobiło swoje, bo te HP mimo wszystko jednak dało sporo. Powiem wam szczerze, że naprawdę stres jest niesamowity. No, ale powiem wam, że jestem coraz lepszy w tą grę i to mi się podoba. No pewnie, no ze Star Powerem, no wątpię, że byłbyś gorszy. Ale proszę nie wzywać, co? Nie, no mi smutno. No bo ja nie mam żadnego Star Powera, nie mam wszystkich postaci. No i generalnie no jestem stratny jakieś. Ale masz saldo przynajmniej czasu. Na plusie. Ta. Przynajmniej tyle. Zawsze coś. No. Wow! Jezu, nienawidzę tej postaci! Co to jest za postać? Dobra, co ból. No nie, no przecież. Dlaczego stary. Jesteśmy? Bo jesteśmy w ogniu krzyżowym, stary. Ja nie mogę, dobra. Nie. Dobra, przeżyłem. Ja pizgam. Udało mi się to przejść jakimś prawem, nie wiem. No ej, to było coś pięknego, I wy mi mówicie, że ja słaby jestem. Wy mówicie. Tak, dokładnie. Dobra. 8 HP, okej, zabiłem go jakimś prawem, to mamy tego bula. Kurde, chciałem nastykować tego, kurde, golemka, znaczy moją Shibę wspaniałą. Kurde, no nie ukrywam, że ta Shiba wygląda trochę karkołomnie na tym skinie. Znaczy jest ładna, ale mogłaby być ładniejsza. Ale aczkolwiek sam skin jest mega spoko. Mi się mega sam skin podoba, tak w samej postaci, wiesz? Ja nie mogę miny. Uciekaj mordo, uciekaj. Okej, moja Shiba zabije. Dawaj Shiba, tak bardzo kulanie wygląda, wiesz? Powiedz chwila. Okej, tutaj jest coś. Jean, okej, udało się. Jezu, ale my robimy tą gierkę, stary. Okej? Okay. Dawaj. Dawaj, mam ją, okej. Okay. Biorę tutaj kuby, no nie. O nie! Jak to klepie! Nie wchodź na to! Ale jak ja mam to nie wchodzić? No nie! Ja nie mogę. Ten tik jest tak wkurzający, stary, że to no, można to, że umrzeć od tego. Postać, to jest przegięta postać. Nie mogę. Nienawidzę tej postaci, stary. No, jest mega ciężka. Dobra, no to możemy zagrać sobie ostatnią gierkę. Powiem wam tak, na tika się ciężko gra, bo jak on odpali swoje rakiety, to mimo, że to jest łatwo dodżować, no to jest ciężko. Niby łatwo, jednak ciężko, bo jest po prostu ich aż tyle. To jest 9 rakiet nawalonych w sekundę. Chodź tu! Tutaj się właśnie lampka zaświeciła. Ja walę to. Ja, ale dobra, to jest chyba... Gra na skocha chyba. Tak, ale ludzie i tak powiedzą, że to jest gra na skilla i tylko skill się liczy. W momencie, kiedy nie zabijają skilla, chyba 6 kubów. Mamy 6. Teraz podchodzimy do takiej Jessie, która ma 0. One-shotujemy ją tak o. Podchodzimy do Colta Bożego. Maszutujemy ją tak o. Dobra. Nie, to jest mega przygięcie, okej. Jeden zabity, ale niestety ja chyba ginę. Chyba, że Shiba coś zrobi, niestety Shiba nic nie zrobiła. Oj. Ewa, a może tą Jessie zabić? Dawaj. Dobra, ja tutaj... No ty sobie chilluj, co nie? Masz 11 kubów, także na luzaku. Nic się raczej nie powinno stać. Dokładnie. O, jeszcze przejęła mnie, a nie możesz, dobra, jednak możesz. Dobra, czekaj. On ma ulta ten o nie, pomocy. Dobra, mamy dobra. Mamy go, okej, udało się. Dobra, uwaga. Chłop mnie chce wyjaśnić tutaj, ale ja mu się nie daję. Dobra, cyk. A teraz mi się udało, dobra. Teraz do Bibi podchodzę. Dawaj go. Dobra. Dawaj go, Shiba. Dobra, weź, proszę. Lecisz jego, Shiba. No nie, kajtuje mi go. Dobra. No niestety. No dobra, powinienem raczej zabić to, okej. Okay. Bibi jest zabita. Kurde, ta Jessie strasznie dobrze nawala. To już kolejny. Nie, to nie jest YouTuber, to jest 11. Ja myślałem, że tam jest ty napisane. Ale melduje ją. No, nice. Dobra. Kurde, ta gra jest strasznie intens, bo tutaj dalej zobacz, 3 teamy żyją. No wiem, widzę. Patrz, zrobimy coś takiego. Po prostu ludzie kampią bardzo, no. Patrz, robimy coś takiego. Teraz ich dojeżdżaj. Wow, sobie. No dobra, patrz, cyk, koło, okej. Dobra, wielkie starcie. Ej, no dobra, niech oni podejdą tutaj. Co to za ult puszczony na pałku?
Dobra, dobra. Czekaj, czekaj, niech się ma dobija, okej, nie dobija. Za dużo biłeś, niestety. Full auto im zawaliłem. No niestety. Dobra, moi drodzy, także to by było tyle w tym odcinku. Ja opening uważam za udany. Napiszcie w komentarzu, jaką kolejną postać, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, mam zlevelować i kupić do niej Star Power. A póki co, moi drodzy, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wbijajcie do Yoshiego na kanał, wbijajcie na drugi kanał, subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzymy wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa! Lubię!